Minionowa horda i do tego Tombstone i będzie legenda. Jezus, nie wierzę. Siemane maneczko, ja jestem Manojek, a dzisiaj witam was w kolejnym odcinku z gry Clash Royale. Dzisiaj kolejny wielki dzień, kolejny fajny dzień, zagramy sobie 2 vs 2 Touchdown Elite Challenge, Elite Challenge, więc będzie na pewno bardzo fajnie do wygrania Legendary Chest. A do tego, na kontach widzów, czyli Pandy, w sumie dzisiaj dwóch klanowiczów, otworzymy sobie 2 Legendary Chesty, 3 Magical Chesty, 2 Giant Chesty i 1 Epic Chesta. Więc szans na legendy będzie sporo, patrząc na to, że ostatnie moje Magical Chesty praktycznie zawsze posiadają legendę. Czemu nie wierzyć, że będzie 5 legend? Dzisiaj u Pandy otworzymy 1 Legendary Chesta, 2 Magical Chesty i Epic Chesta, więc jak zawsze podziękujcie Pandzie, ja Pandzie bardzo dziękuję, łapka w górę i zaczynajmy. Epic Chest u Pandy i zobaczmy, Golem, bardzo fajna karta, szkoda, że tylko jedna. Na pewno wolałbym ją troszeczkę później, ale Witch też nie najgorsza. X-Bow dla mnie przynajmniej troszeczkę słabsza, widać dla niego też, bo ma ich całkiem sporo. I co ostatnie? Giant Szkieleton ulepszał, więc może mu się przyda. Dzięki. A u drugiego kolegi z klanu, czyli Ploka, otworzymy sobie Legendary Chesta, Magical Chesta i 2 Giant Chesty. Zobaczymy, jak to pójdzie. Zacznijmy u Ploka od pierwszego Giant Chesta. Raczej legendy nie liczę, nie liczę na legendę, ale Fireball jest okej kartą. Inferno Tower jak najbardziej też. Zap okej, no i oczywiście Bomb Tower, średniawka. I jesteśmy już u mnie i w ogóle mam dla was newsa, bo dzisiaj grała Gabrysia. Tutaj oto, widzicie, to był mecz, w którym Gabrysia grała, 2-3 przegrała, nie było źle, naprawdę całkiem nieźle jej poszło. Tutaj też grała Gabrysia, tutaj grała w Touchdown, tutaj na zwykłą grę z kocykiem. I powiem wam, naprawdę byłem dumny, więc jeżeli wy chcielibyście zobaczyć w przyszłym tygodniu odcinek z Gabrysią, pierwszy taki odcinek z Gabrysią już od bardzo dawna, ale odcinek z Clash Royale, to koniecznie zostawcie łapkę, myślę, że 5000 łapek pod tym odcinkiem w 2 dni do końca weekendu i wbija w przyszłym tygodniu odcinek z Gabrysią. Myślę, że będziecie bardzo happy, a ja jak najbardziej też. Otwórzmy sobie u mnie Golden Chesta i zobaczmy, czy jakaś legenda może wpadnie. No na pewno, Manojków. Ouu, ale jakby wypadła legenda, to byłbym taki zaskoczony, że masakra. Tak jak mówiłem, zagram sobie 2 vs 2 Touchdown Elite Challenge i tutaj do wygrania jest Legendary Chest za 9 minut. Będzie ciężko, ale ja naprawdę ostatnio świetnie się bawię w tym Touchdown Mode. Gram sobie, nawet gram poza odcinkami. Rzadko to się zdarza, ale faktycznie gram. No i co? Zacznijmy. Miejmy nadzieję, że uda nam się wygrać. Niestety, u mnie w klanie nikt z 2 gemów nie ma, żeby ze mną zagrać. No, troszeczkę mnie to smuci, ale ja wezmę sobie tutaj loga, ponieważ będę mógł odpychać ewentualnie. Tutaj wezmę sobie jednak Wizarda, bo więcej damage'u zdaje. Tutaj całkiem fajne ma karty, kolega. Co tutaj będzie lepsze? Wydaje mi się, że Mortar i coś dobrego? Nie, nie dostanę nic dobrego. Ale szkieletki wezmę, żeby może szybko obiegły. Ja ogólnie mam słabe karty, ale mój kolega nie najgorsze. I tak, wiem, że można zabić sędziego. Dostałem, co? Dostałem Hog Ridera? Toż to jest jedna z najlepszych kart, jaka w ogóle istnieje na ten challenge. To czemu ja go dostałem tako? No okej, już chyba wiem czemu, bo tam wystawili wszystko, co się tylko dało. A ja tutaj lecę. Lecę i to tak dość mocno. Tylko czy ja będę miał jak się obronić w tym momencie? Tutaj myślę, że Wizardy pójdą w ruch. Wizardy pójdą w ruch. I tą mini petkę uda nam się jakoś zatrzymać, chociaż nie, ona już rozbije tutaj bank. Ej, co jest? Mini petko? Woo! Nie! Udało się, ale było mega ciężko tutaj. Tu się nie uda. A tam się udało! Mamy to! Punkcik dla nas! Nie spodziewałem się tego, ja tutaj zawsze bardziej się bronię niż atakuję. To źle, jak widać udało nam się. Lumberjack, biegnij. Biegnij, ile sił w nogach. Zobaczymy, jeśli tutaj wystawiam jakieś budynki, no to ja pobiegnę znowu Hog Riderem. O, wystawił budynek, widzicie? Więc ja teraz mogę chyba spokojnie tam sobie lecieć. Tak mi się coś, chociaż tam jeszcze jeden budynek wystawił. To nie dobrze świadczy, ale w sumie czemu by nie? Ja też tutaj mogę w sumie budynek wystawić. I zobaczymy, jak sobie z tym poradzą. Cwaniaczki. No nie powiem, poradzili sobie całkiem przyzwoicie. Electro Wizard tam wygrał tutaj, znaczy zginął tutaj. Ojejku, czy ja tu przegram to w tym momencie? Tak, przegram. Niestety. Jestem ciekaw, czy może być jakiś run, w którym nie będzie żadnego budynku tak naprawdę. Okej, tam wystawiłem, dalej nie wystawił żadnych budynków, więc myślę, że no tak średnio to wszystko wyjdzie. Ale tutaj zobaczcie, ten Inferno Dragon na tą lawę będzie naprawdę przyzwoitym wyborem. Więc myślę, że o kurde. Dobra, ja tutaj spokojnie. Ja tutaj, chociaż tamtego nie trafię. O, jak to zrobił? Goblinki! Nie wiem, co się dzieje. Przegraliśmy! Źle jest. Dlatego nie lubię grać późno. Jest już prawie 9, pół do 9 i grają ci najlepsi. Wszyscy wrócili do szkoły, ze szkoły i są dobrzy. A jak ja gram sobie tak spokojnie o tej tam 12, no to nikt nie gra prawie i łatwo się wygrywa. To jest sposób
Najlepszy sposób na ręki. Polecam wszystkim. Serdecznie. Manoje. O! Proszę, proszę, nie wystaje budynku. Proszę, proszę, proszę. Jest! Mój piękny Hog Rider. I teraz będzie decydująca walka. 2-2. Ale są emocje! Proszę państwa, nie mam niestety żadnej dobrej karty w tym momencie. Lumberjack musi lecieć. Tamten też będzie leciał. Tutaj damy Spear Goblinki, żeby atakowały. Co jeszcze damy? Damy też tutaj takie te goblinki. Damy też Mortara, żeby atakował. Tutaj damy Hog Ridera w tą stronę. Ale tu będzie mega, mega ultra walka. Tutaj musi się coś wydarzyć. Dobra, niestety tamten Hog Rider nie za dużo zrobi. Ale wygląda na to, że tutaj może pójść bardzo, bardzo dobrze. Że tutaj może pójść bardzo, bardzo dobrze! Czy ja to wygram? Proszę! Jest, 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 jest! Moje zwycięstwo jest w tym momencie. Maestro, przepraszam, ale to było... good game! Drodzy państwo, piękna gra. Otwórzmy mojego crown chestika za takie piękne wygrane. Jak najbardziej 500 golda, 3 gemsy, giant, mionki i nie ma legendy, ale jest mini packer z 6. Może być. Magical chest u pandy, a tutaj 1100 golda. Pięknie do tego. Zap przyda się do tego. Elite barbarianki, czyli bohaterowie dzisiejszego odcinka. Flying machine, minionowa horda i do tego tombstone. I będzie legenda, Jezus! Nawet zapomniałem, że to teraz powinienem patrzeć, czy jest legenda, ale naprawdę ostatnio każdy Magical Chest to jest legenda. Co tu się dzieje? Jaka legenda będzie? Zobaczmy, drodzy państwo. Ja strzelam ze Sparki, ale to będzie Sparki, no wiedziałem. Ja się znam na takich rzeczach. Drugi Magical Chest, jak wiecie, w pierwszym wypadła legenda Sparki, czy tutaj będzie legenda? Na razie jest to Royal Giant. Do tego goblinki. Dobrze, do tego kanon. Może być, minionowa horda. I zobaczmy, teraz czas najwyższy. Czy będzie legenda? 3, 4 i ry. Nie będzie legendy, będzie mini pekka. Niestety, a do tego epic giant skeleton. Kolejny raz, wiecie co? Wziąłbym zapa, żeby zabić sędziego. I wezmę, zobaczymy, czy uda nam się dzisiaj zabić sędziego. Tutaj wezmę, kurde, mam dylemat. Witch jest dobra, bo czasami wygrywa gry, ale Electro Wizard jednak zatrzymuje. Mamy balona, mamy rakietę. Oni mają coś tam. Weźmy sobie witchkę może. Weźmy witchkę. Tak o, spróbujmy. Tutaj weźmy minionki i do tego... Dobra, weźmy to. No, spróbujmy. Good luck. Nie miałem niestety. Co tu się odwala? Czy widzicie, jakie mam karty? Lava Hound powinien zrobić samemu grę w tym momencie. Zobaczcie. Nie dość, że mam Lava Hounda, to mam jeszcze... Oj. To mam jeszcze dużo... Oj, dobra. Okej, na szczęście się obronimy w tym momencie. Tutaj zdam zapa takiego szybciutkiego. Właśnie Hilka tutaj rzucę, żeby ona się leczyła. No, nie będzie się leczyła zbytnio. Aj! Ale tam idzie dobrze prawie. Patrz, tam się uda wygrać to? Zobaczmy. Chyba tak! Drodzy państwo, pierwsza runda. Tutaj zaczniemy od Twitchki. Niech Twitchka idzie sobie środem. O nie, na środku też postawili to, więc... no środkiem nie jest za dobrze, bym tak powiedział. Tutaj postawmy też Teslę, bardziej po tej stronie. Myślę, że Tesla dobrze zadziała na tych panów tutaj. I nie będzie co się martwić tak naprawdę. Oni idą na Teslę, okej. Postawmy tu jeszcze minionki. Na razie idzie bardzo dobrze. Na razie nie możemy narzekać. Naprawdę jest mega, mega dobrze. Idziemy każdą stroną boiska. I nic nie wskazuje na to, żeby tutaj można było przegrać. Tutaj dajmy jeszcze takiego zapa, żeby zatrzymać tego pana. Nie! To powinna być nasza runda. Bez kapi. Powinniśmy to wygrać. Bez najmniejszych problemów. Niestety się nie udało tego wygrać. Bez najmniejszych problemów. Nawet z większymi problemami bym powiedział, że się tego nie udało wygrać. Niestety. No troszeczkę mnie to martwi. Oj. Strzała muszkieterkami też będzie mega. O, dobra. Dawaj tą rakietę. Go, rakieta! Rakieta będzie tutaj świetna, mi się wydaje. Naprawdę. Będzie cudowna. Go. O nie, co ja zrobiłem? Nie chciałem tego tam wystawić. Czy on trafił tą rakietą? Trafił! Pięknie. Tutaj zapkiem, tak zobaczcie, tak zniszczę te lepsze jednostki zapkiem. Nie zniszczyłem niestety, ale Ice Wizard tutaj sobie spokojnie poradzi. No jest ciężko, jest jeden. Wydaje mi się, że fajnie było do trzy... Ojejku. Nie mam many. Nie mam many! Wystaw! Czemu nie wystawiłeś? Może nie miał many, ale... Czemu? Dobra, przegrywamy. Niestety, ja puściłem Lava Hounda. Zważając, no i tak, no co mieliśmy zrobić? Zostało kilkanaście sekund, musieliśmy coś zrobić. Niestety się nie udało. Ciężko mi powiedzieć cokolwiek. No, kolega nie zagrał chyba perfekcyjnie. Ja też perfekcyjnie pewnie nie zagrałem. Czasami się przegrywa. Teraz trafię, pa.
Jest! Zabiłem sędziego! I ostatnia skrzynka u pandy, czyli Legendary Chest, strzelam w lawę. Electro Wizard, okej, czy odblokowany? Nie, nie odblokowany, na drugim levelu już go ma, więc ma pierwszego z czterech. Myślę, że i tak będziesz, panda, zadowolony. Dwie legendy, na pewno na to nie liczyłeś. Myślałeś, że będzie tylko jedna, ale mano, przyszedł i otworzył. Dzięki, panda, raz jeszcze serduszka dla ciebie. Kolejny Giant Chest u Ploka, 800 golda, elity barbarianki, do tego Arousy, jeszcze nie było żadnego reda. Czy będzie legenda? Nie będzie, arcerki i heal. Byłaby raczej Giant Chest. Teraz wygrywamy to. Tutaj biorę tarczowników, bo są całkiem okej. Tutaj biorę tego pana, bo zabija więcej rzeczy. Tutaj biorę strzałki, bo zabija więcej rzeczy. I znowu niestety nie mamy żadnego win condition. On nie ma nic, żeby puścić i żeby biegło. My nie mamy nic, żeby puścić i żeby biegło. Jeżeli on mi czegoś nie da dobrego, to przegranko. Zobaczmy, czy coś mi dał dobrego? Dał mi Gianta. Guardianki, musicie! Musicie nas ochronić, proszę! Nie, nie ochronicie. Ej, jeszcze nie przegraliśmy. Ale i tak nie mam co zrobić już tu. No. Już nie mam na przykład many na nic. I tutaj bardzo szybko sobie przejdą. Drugi, czemu oni tak biegną? Aha, bo tam... No i znowu jesteśmy totalnie rektowani. Faktycznie po tamtej stronie mieliśmy ataki, ale tutaj no nie ma co. No mają dużo lepsze składy, dużo lepsze karty. Grają może lepiej. Ciężko stwierdzić, co naprawdę tak naprawdę... Co naprawdę tak naprawdę jest największym problemem w tym momencie. Ale coś na pewno jest. Nie jest najlepiej, chociaż golem przeszedł. I teraz to my tak jakby... troszeczkę dowodzimy, ale no nie na długo, wydaje mi się, że nie na... O, doszliśmy! Jednak coś się udało! Nie wygląda to wcale najgorzej, tylko my przegrywamy, więc albo szybko się gdzieś tam dostaniemy, a raczej na to nie wychodzi. No nie, no to już przegranko. No i niestety, bardzo szybko kończymy z tym challenge'em. Bawiłem się jak zawsze. Bardzo fajnie, myślę, że każdy z was to widział. Magical Chest. Zobaczmy, czy tutaj również będziemy mieli tak duże szczęście, jak w przypadku pandy. 1050 golda, goblinki razy 4. Okej, do tego arcerki, pięknie. Barbarianki, może być. Walkiria, nie najlepiej. I teraz pytanie. Trzymajcie kciuki, piszcie komentarze, czy będzie legenda. Jeżeli tak, to łapka w górę. Jeżeli nie, to komentarz. A, nie będzie. No to komentarz zawsze fajnie. Hograider, myślę, że będziesz zadowolony. I do tego Epic Tornado razy 3. Widać, że ulepszałeś, więc myślę, że będziesz zadowolony. Ostatnia skrzynka dzisiejszego dnia. Legendary Chest, a tutaj bandytka. Strzelam. O nie, Mega Knight. Troszeczkę spóźniony, ale to jest mój pierwszy Mega Knight, jakiego w życiu trafiłem. Szkoda, że nie na swoim koncie, ale Plok może być chyba zadowolony. Dzięki, Plok, raz jeszcze za konto. Jak zawsze, łapki w górę dla Ploka i pandy. Dzięki wam, chłopaki. Otwórzmy naszą super skrzyneczkę za jeden win na challenge'u, a tutaj 950 golda, minionki i roketa i do tego Royal Giant. Dzięki wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie. Ja, Manojek, bawiłem się naprawdę bardzo fajnie. Mam nadzieję, że wy również, jeżeli tak, jak zawsze wbijcie na G2, gdzie z kodem mano 3% na wszystkie fajne gierki. Link oczywiście w opisie, tam też linki do mojego fanpage'a, Instagrama. Zapraszam gorąco. Pamiętajcie, jeżeli chcecie w przyszłym tygodniu odcinek z Gabi, to koniecznie 5000 łapek. Zostawcie tutaj lajka dla chłopaków też, z którymi otwieram dzisiaj skrzynki, więc w sumie jakieś 10 tysięcy musi być. Nie, no żartuję. 5 tysięcy wystarczy, będzie naprawdę świetnym wynikiem w obecnych czasach. A na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się, papa.